Za chwilę przed Państwem wystąpią uczniowie naszej szkoły w przedstawieniu Wigilia w autobusie. Motto tegorocznego przedstawienia widnieje na tym oto ekranie. Co roku staramy się, aby prezentowane inscenizacje skłaniały do refleksji, przemyśleń, przepraszam, nad istotą Bożego Narodzenia i otwarcia się na drugiego człowieka. Czasem najdrobniejsze jest, może wywołać lawiną dobrych uczynków i obudzić brzemiące w nas pokłady dobroci. Pamiętajmy, że dobro jest źródłem niewyczerpanym, a dawane innej zawsze powraca. Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia. Thank you.
Niech się kabaret posunie. A panienka? Już mogłaby jakoś paczki swoje poukładać. Przecież otrzeć się nie można. Nic z tego, nie chcę ruszyć.
Tam w dali widzę jakieś światełko. Może tam ktoś nam pomoże. Niech pan idzie, panie kierowco. My stąd nie uciekniemy. Tylko, czy ktoś odejdzie od wigilijnego stołu i nam gdzieś pomoże? No chyba aniołki. Dobrze, postaram się wrócić jak najprędzej. Siądźmy do autobusu. Zawsze tam cieplej. Co tu się dzieje?
być śmiech? Kim one są? Anioły? O czym one tak rozmawiają? Widzieliście tę damurkę w futrze? Ona autobusu pchać nie będzie. A co ci młodzi ludzie, słuchający jakimś kącie muzyki? Zupełnie brak kultury. Ależ ci ludzie są źli. Dobrze uczyniłeś, rzucając na ten autobus czar. Może ta trudna sytuacja zmieni ich zlodowaciałe serca. Sam nie wiem, czy dobrze uczyniłem. Dobrze uczyniłeś. Będzie to dla nich dobra lekcja miłości bliźniego. A wiecie, kto może zdjąć rzucony czar? Nie! Może gwarantować tylko wzajemne dobro i miłość. Tylko wtedy autobus ruszy z nas. Tak to ma być? Taki dzień! Wigilijny wieczór! A my tu mamy siedzieć o głodzie i chodzić w zupełnym milczeniu? To może urządzimy sobie Wigilię? Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, nie uwierzycie. Zapraszamy do nas, panie kierowcu. Zapewne pomoc będzie później. Ale... No niech kawaler tyle nie gada, tylko kładzie tę walizkę. Będzie z niej stół, jak się patrzy. A rzeczywiście, ja wiozę opór w prezencie dla córki. Myślę, że się nam przyda. Proszę. A ja mam tylko ozdobę na kolikę. Właśnie w tych kubłach sobie na kolana trzymałam, bo bałam się, że je pognione. Do jedzenia nic ze sobą nie wzięłam. Zabawki na kolikę? To świetnie. A no tak, i drzewko się znajdzie. Wiozłem je dla swojej Basi, ale i tak już pewnie nie zdążę. Że my nie takie wielkie sieroty jesteśmy. Choć w autobusie i na tej szosie, ale w wigilijnym wieczorze spożyjemy. To może zaśpiewamy wspólnie kolędę?
proszę opłatek. Za dzieci wiozłam, ale nim się tam dostanę, to będzie już powiedziesz. Tutaj się podzielimy, prawda? Zdrowia życzę. Szczęścia. Zgody w rodzinie. I miłości bliźniego. Masz rację, chłopcze. I miłości bliźniego. Nie wiedzcie, moi państwo, że to wszystko, cośmy tej nocy przeżyli, zdarzyło się o tak sobie, po prostu. Nie, naprawdę, więc mówię. Kiedy dzisiaj wsiadaliście na autobusu, każdy na każdego jedny wilkiem patrzył. Nawet by się mogło, że ludzie się nie kochali. Czy każdy ze swoją wyżyśnią. Ale jednak tak nie jest. W biedzie, w niebezpieczeństwie, czy w takiej przykrej dzisiaj przygodzie ludzie się jednoczą i zbliżają do siebie. Bo wiecie, jaka jest najprawdziwsza prawda o człowieku? Ludzie są dobrzy. Wasza miłość was ocaliła. Zatem ruszaj autobusie. Już czas. Spójrzcie. Anioł połowy na tym noc autobus zaczął. Jakie anioł, coś ci się przyśniło, chłopcze. Może być cud. Zatem ruszaj. Proszę państwa, jesteśmy na miejscu. Widzenia. Zdrowych świąt. Wesołych. Hello.
wzajem.